Alfons Groszkowski urodził się 11 grudnia 1915 roku w Rybnie na ziemi lubawskiej jako młodszy syn Władysława i Konstancji Spacuskich. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, na którym później został starszy syn Jan. Obowiązek szkolny podjął w 1922 roku w szkole podstawowej w Rybnie, a po jej ukończeniu w 1927 roku wstąpił do państwowego progimnazjum w Lubawie. Egzamin dojrzałości złożył w 1935 roku po dwuletnim pobycie w państwowym gimnazjum i liceum neoklasycznym w Brodnicy nad Drwęcą. Okres młodzieńczy wypełniła mu nauka i praca w rodzinnym gospodarstwie. Jak sam wspominał, bezpośrednio po egzaminie maturalnym przyjechał do domu, by pomóc rodzicom w pracach polowych. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne na tzw. wybudowaniach, około 2 kilometrów od centrum wsi. W codziennych pracach pomagał starszy brat Jan. Ważną rolę w kształtowaniu osobowości odegrał Związek Harcerstwa Polskiego, którego członkiem został 9 września 1927 roku. Wstąpił wówczas do drużyny imienia Tadeusza Kościuszki w Lubawie. Przyrzeczenie harcerskie złożył dnia 16 kwietnia 1930 roku i otrzymał krzyż harcerski, a 7 października przeszedł do 10 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki w Brodnicy, natomiast 16 listopada 1947 roku do drużyny instruktorskiej w Pelplinie, a następnie 11 drużyny harcerskiej imienia Stefana Czarnieckiego w Tczewie. Osiągnął następujące stopnie harcerskie: młodzika, wywiadowcy, ćwika, harcerza orlego oraz sprawności, pracza, miłośnika gier, kolarza, mistrza do wszystkiego i służby ambulatoryjnej. Pełnił funkcję zastępowego od 5 lutego 1931 roku do 15 czerwca 1933 roku i przybocznego od 2 marca 1932 roku do 15 czerwca 1933 roku. Praktykę harcerską zdobywał na obozie stałym w Bachotku w 1934 roku. Z początkiem roku akademickiego 1935 roku zdecydował się kontynuować naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie w celu przygotowania się do pracy duszpasterskiej. Studia teologiczne przerwał wybuch II wojny światowej. Podjął pracę pielęgniarza w brodnickim szpitalu, ale marzył o dalszej nauce i dlatego wystosował 17 sierpnia 1942 roku list do administratora diecezji chełmińskiej w czasie okupacji biskupa Karola Spleta z prośbą o możliwość podjęcia nauki w seminarium w Braniewie. Warunkiem było wpisanie się na niemiecką listę narodowościową, z czego Alfons Groszkowski nie skorzystał. Ostatecznie w 1944 roku podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie przebywał do 1945 roku. We wrześniu tego roku wrócił do Pelplina, by 23 grudnia 1945 roku przyjąć święcenia diakonatu udzielonego przez biskupa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, a 24 lutego 1946 roku święcenia kapłańskie z rąk kardynała Augusta Chlonda. Dnia 3 marca w Rybnie odprawił mszę świętą prymicyjną, uzyskał z uczelni zaświadczenie, że odbywał prawem kanonicznym przepisane studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Pelplinie diecezji chełmińskiej. Po wystąpieniu do biskupa płockiego księdza ordynariusza Tadeusza Pawła Zakrzewskiego dnia 8 czerwca 1949 roku na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej uzyskał przywilej udzielania odpustów, błogosławieństwa i święcenia dewocjonaliów. Pracę wikariuszowską rozpoczął 9 marca 1946 roku
w parafii świętego Wojciecha w Lidzbarku Welskim. W tym samym czasie posługiwał partyzantom z 2. Kompanii Pomorskiej Brygady Ruchu Oporu Armii Krajowej z Nicz, która działała w latach 1945-1947, m.in. na terenie ziemi lubawskiej i michałowskiej. Wspomnienia ustne wskazywały na kontakty z żołnierzami i dowódcą Stanisławem Ballą, pseudonim Sowa, Sokół Leśny, oraz dowódcą 2. Plutonu Andrzejem Różyckim, pseudonim Zjawa. Idea walki oddziału miała na celu ochronę miejscowej ludności przed porządkami wprowadzanymi przez władzę komunistyczną, terrorem aparatu bezpieczeństwa i zwykłym bandytyzmem. Urząd Bezpieczeństwa próbował przypisać akcję roznoszenia ulotek przez Polską Organizację Młodzieży Polskiej księdzu Groszczowskiemu. Przez czas pobytu w Lidzbarku Welskim ksiądz Groszczowski administrował też wespół z księdzem Alfonsem Tislerem parafią świętego Wawrzyńca w Kiełpinach. Posługę kapłańską pełnił także w Bryńsku, Wąpiersku i Wlewsku. 9 lipca 1947 roku nominacja wikariuszowska przeniosła księdza Alfonsa Groszczowskiego do parafii świętego Piotra i Pawła w Pucku, ale z powodu choroby księdza Piechowskiego zmieniona na parafię świętego Józefa w Tczewie. Tam zostaje prefektem Gimnazjum Kupieckiego i Mechanicznego w tym mieście, a od 1 września 1950 roku prefektem Państwowego Liceum Pedagogicznego oraz Technikum Administracyjno-Handlowego. W czasach stalinowskich zaczęto usuwać krzyże z urzędów, utrudniać pracę i awans zawodowy z deklarowanym wierzącym, eliminować religię ze szkół. Konsekwencją takiej polityki było zwolnienie księdza Alfonsa Groszczowskiego latem 1951 roku z prowadzenia katechezy w tczewskich szkołach średnich. 1 stycznia 1952 roku biskup mianował go wikariuszem w parafii Świętego Krzyża w Tczewie. Jak to się wówczas praktykowało, w pomieszczeniach parafialnych nauczał religii młodzież szkolną i pozaszkolną. W tych latach ksiądz Groszczowski dokształcał się, by 2 września 1950 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskać tytuł magistra teologii za pracę o rodzinnej parafii Rumian, w której 12 grudnia 1915 roku przyjął sakrament chrztu świętego. Promotorem był chemżanin ksiądz profesor Tadeusz Glemma. Ksiądz Alfons Groszczowski w Tczewie pełnił też funkcję kapelana szpitala miejskiego. 1 stycznia 1952 roku objął stanowisko wikariusza kościoła Świętego Krzyża w tym mieście, by 14 marca tego roku złożyć egzamin proboszczowski. Maja 1952 roku odebrał z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego nominację na administratora w parafii w Nowej Cerkwi koło Pelplina, a 8 grudnia 1954 roku nominację proboszczowską tamże. Wprowadzenie i kanoniczne objęcie parafii nastąpiło 11 lipca 1955 roku. W styczniu 1960 roku księdza Alfonsa Groszczowskiego mianowano na wicedziekana dekanatu gniewskiego, a 7 czerwca tego roku na kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Chełmży. Funkcja wyznaczyła obowiązki proboszczowskie w liczącej niemal 20 tysięcy parafian z kościołem świętego Mikołaja i kościołem pokatedralnym pod wezwaniem świętej Trójcy, podniesionym do godności kolegiaty przez papieża Jana XXIII, na mocy dekretu z dnia 12 kwietnia 1960 roku. Parafię w Chełmży ksiądz Alfons Groszczowski objął 1 września 1962 roku. Ksiądz infuat Alfons Groszczowski odznaczał się niezwykłą energią skoncentrowaną na dokonaniach duszpasterskich i gospodarczych. Niekonwencjonalne metody działania i organizowania życia parafialnego pozwoliły zbliżyć się do każdego.
Najpierw opieko ogarnął dzieci, od najmłodszych począwszy. Odrębna msza święta, katecheza dla tych dzieci i przedszkolaków, Wielki Czwartek wczesna komunia święta, obejmująca 6- i 7-latków, poświęcenie pierwszoklasistom przyborów szkolnych, uroczysta pierwsza komunia i msze święte rocznicowe w intencji tych dzieci i ich rodziców. Przywiązywał wagę do nauki katechetycznej starszych dzieci i młodzieży, również pracujących i studentów. Usiłował objąć ewangelizacją jak najszerszy krąg młodych ludzi, kiedy jeszcze nie wznowiono lekcji religii w szkole. Ksiądz Infuat Alfons Groszkowski 1 stycznia 1963 roku został mianowany na dziekana dekanatu chełmżyńskiego, a 5 listopada 1963 roku nominowany przez papieża Pawła VI na prałata domowego jego świątobliwości. Znajdował się na czele nowatorskich ruchów w kościele, tworzył grupy apostolskie, pierwsze oazy młodzieży i rodzin, wyznaczał godziny biblijne, czyli czytanie i egzegezę Pisma Świętego, organizował doraźne konferencje w klasztorku sióstr Elżbietanek na wzór klubów inteligencji katolickiej, był prekursorem powstania w parafii domowego kościoła, twórcą i założycielem grupy AA Dobra Wola. Dzisiaj są to działania powszechne, ale ponad 30 lat temu uznawane za prekursorskie, organizowane przede wszystkim w zupełnie innej rzeczywistości historycznej Kościoła i narodu. Koncentrował wiernych wokół dzieła misyjnego, rodziny franciszkańskiej, objął duszpasterstwem w 1987 roku anonimowych alkoholików. Modlił się za małżonków w rocznicę ślubu, wcześniej przesyłając życzenia i zaproszenie na mszę świętą. Nie zapominał o zmarłych. W kaplicy wszystkich świętych, na starym cmentarzu, raz w tygodniu odprawiano mszę świętą w intencji zmarłych parafian z minionego tygodnia, wymieniając wszystkich imiennie. Przeprowadził trwająco 2 lata akcję poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Szczególną atencję okazywał nauczycielom i pracownikom służby zdrowia. Były organizowane comiesięczne spotkania w kaplicy Domu Marii z mszą świętą i homilią, uroczystości okolicznościowe, niekiedy w plebanijnym ogrodzie nad jeziorem. Szczególnie wzruszały spotkania opłatkowe przed Bożym Narodzeniem. Gromadził wokół siebie i innych, szczególnie pracowników cukrowni i rolników. W owym czasie to 2 główne filary podtrzymujące jego przedsięwzięcia gospodarcze. Dla wszystkich znajdował czas kosztem wypoczynku. Licznie organizowane msze święte, nabożeństwa, rekolekcje, pielgrzymki do sanktuariów w kraju i za granicą miały ułatwiać drogę do prawdy wiary i Kościoła. Poczucie odpowiedzialności duszpasterskiej za los powierzonej owczarni nakazywał być nieustępliwym i ojcowsko wymagającym. Stąd wzięła się koncepcja rozbudowy i budowy miejsc kultu. W 1967 roku zakończono kompletny remont kaplicy pod wezwaniem błogosławionej Juty w Bielczynach, a w 1984 roku jej rozbudowę i zorganizowanie sanktuarium patronki miasta. Na przestrzeni lat 1986-1991 przygotowano do kultu religijnego kaplice filialne pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszewicach, Nawrócenia Grzeszników w Kończewicach, Świętego Franciszka i Towarzyszy w Skąpym.
wskrzesił kolejny raz kult błogosławionej Juty, nawiązując między innymi kontakt z jej rodzinną parafią Sachsenhausen w Turyngii. Upowszechnił heroizm i męczeństwo sługi Bożego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, który zaowocował wyniesieniem chełmżanina na ołtarze przez papieża Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1999 roku w czasie pobytu w Toruniu. W chwili tej wielbiciel błogosławionego niestety nie doczekał. Oddzielny fragment duszpasterstwa księdza Alfonsa Groszkowskiego to konfesjonał. Często albo zawsze w nim obecny, niezwykle serdeczny i dyskretny w rozmowie z penitentem. Znał parafię, bo poznawał warunki życia ludzi. Bywał w wielu domach z okazji wizyty duszpasterskiej. Najbardziej potrzebującym nie szczędził grosza ani pomocy rzeczowej. Sam ubogi, bo nie przywiązywał wagi do dóbr ziemskich. Nawet schedę rodzinną włączył w potrzeby parafii przy wielkich potrzebach inwestycyjnych. Należy wspomnieć chociaż najważniejsze z nich, jak dokończenie krycia dachu na kolegiacie po objęciu parafii. W latach 1968-1985 Kościół Świętej Trójcy wyposażono w nowe organy. Przeprowadzono konserwację 11 ołtarzy, chrzcielnicy, ambony, 10 wielkich obrazów w nawach bocznych, figur, feretronów, zapytkowych epitafiów. Wybudowano w 1970 roku nowy ołtarz centralny. Otynkowano wnętrze kościoła, a sklepienie otrzymały polichromię oparto na dawnych wzorach gotyckich z prezbiterium. Zakupiono tablice drewniane ilustrujące drogę krzyżową, poza tym 50 ornatów. Zawieszono na dużej wieży 2 nowe dzwony. Boczne wieżyczki pokryto miedzianą blachą. Na fundamentach dawnej kanonii pobudowano dom rekolekcyjny z kaplicą, zwany Domem Marii, i kilkukondygnacyjny dom kapitulny. Najpierw dla potrzeb parafii, a potem dla innych obiektów uruchomiona została witrażownia. W kolegiacie zwykłe szkło w oknach zastąpiono witrażowym. Witraże z przykościelnej pracowni zdobią m.in. kaplicę Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, niektóre urząd miejski i liceum ogólnokształcące w Chełmży. W kościele świętego Mikołaja ksiądz Alfons Groszkowski zlecił założyć nową instalację elektryczną, położyć nowe tynki, przeprowadzić regotyzację prezbiterium, konserwację wszystkich ołtarzy i organów. Dokonano witrażowego przeszklenia okien, zakupiono tabernakulum, zainstalowano na pewien czas instalację grzewczą na olej opałowy. Doglądał każdej pracy, nawet na szczycie budowanej wielkiej wieży, którą pragnął przywrócić kościołowi pełen blask i dawną sylwetkę. Doradzał, ale i sam uczył się od fachowców. Ksiądz Infuat przykładał ogromną wagę do upamiętnienia byłych chełmżan zasłużonych dla miasta i Polski. Im poświęcił tablice pamiątkowe w kaplicy Karlsztajnów. Wśród upamiętnionych znaleźli się chełmżanin, ksiądz Tadeusz Glemma, wybitny umysł, naukowiec, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, więzień Sachsenhausen. Ksiądz biskup Karol Mieczysław Radoński, w 1927 roku prekonizowany biskupem pomocniczym diecezji poznańskiej, a w latach 1929-1951 włocławski biskup ordynariusz, dobry organizator życia religijnego, patriota.
W tym samym miejscu upamiętnił wielu księży tablicą memoriałową z napisem: księża, męczennicy z dekanatu chełmżyńskiego 1939-1945. Kolejną z pamiątkowych tablic poświęcił zamordowanym przez Niemców podczas II wojny światowej nauczycielom. Za pamięci pomordowanych w Rosji odprawiał msze święte. Dla podkreślenia ważności wydarzeń, księża parafii odprawiali msze z okazji wielkich rocznic, wydarzeń historycznych w kraju i w mieście. Z kolei na cmentarzach założono nową instalację wodną, oświetlenie, przeprowadzono kapitalny remont kaplicy pod wezwaniem wszystkich świętych na starym cmentarzu i zawieszono okolicznościowe tablice pamiątkowe. Na nowym cmentarzu ksiądz Alfons Groszkowski upamiętnił poległych w styczniu 1919 roku w walce z Grenschutzem i z okresu II wojny światowej. Wiele czasu poświęcał współbraciom w kapłaństwie, swoim współpracownikom. Rozmawiał, instruował, szczegółowo omawiał powierzone obowiązki, wszechstronnie pomagał. Szczególną wagę przywiązywał do wizyty duszpasterskiej, która trwała przez Adwent i kończyła się najczęściej tuż przed odpustem parafialnym świętego Walentego. Ksiądz Infuat we wszelkich poczynaniach dążył do religijnego ubogacenia człowieka, które w parafii zaowocowały też licznymi powołaniami kapłańskimi. Sam głęboko przejęty wiarą, nad wyraz skromny, unikał rozgłosu i podkreślenia swej pozycji w kościele, w którym sprawował w różnym okresie funkcje wicedziekana gniewskiego, wizytatora nauki religii, diecezjalnego referenta duszpasterstwa kobiet, infuata, prepozyta kapituły kolegiackiej chełmżyńskiej, dziekana dekanatu chełmżyńskiego, delegata biskupiego na komisariat kamieński i chełmiński, członka konsultorów. Typowa reakcja ujawniła się w chwili, kiedy wreszcie zdecydował się powiedzieć o swojej 30-letniej pracy w Chełmży. Nadmienił, dwa razy podkreślając słowa: proszę o bardzo skromne wyrażanie się o mnie i mojej pracy. Postępował roztropnie w każdym okresie swej pracy. Uczestniczył w wydarzeniach najnowszej historii kraju i miasta. W 1980 roku podjął decyzję o mszy świętej na terenie strajkującej cukrowni Chełmża i przejęciu krzyża z ołtarza strajkowego do bazyliki. W 1991 roku pomaga w zorganizowaniu wyjazdu chełmżan do Rosji na miejsce kaźni rodaków, następnie odsłonięcia tablicy pamiątkowej na terenie cukrowni i złożenie urny z ziemią na cmentarzu. Czas transformacji wywołał w mieście falę bezrobocia i dlatego próbował interweniować z delegacją w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w celu ograniczenia skutków tego stanu. Oddzielną dziedzinę zainteresowań stanowiła praca koncepcyjna. Znalazła wyraz w pozostawionych 32 zachowanych publikacjach i opracowaniach, najczęściej w maszynopisie, bo na użytek swych parafii. Do najpopularniejszych prac należą Śladami błogosławionej Juty, biografia pustelnicy z Bielczyn żyjącej w XIII wieku, Modlitwy poranne i wieczorne, Ofiara święta dzieci, książka
posłannictwo matki, wskazówki dla rodzin katolickich. Ten pracowity żywot świętego kapłana znalazł przyczynę końca w przeddzień Wigilii 1992 roku, w ostatnim dniu Rorat. Przypadkowe potknięcie przy ołtarzu po udzieleniu wiernym komunii świętej, upadek na schodach ołtarza, złamanie obojczyka i początek krótkotrwającej choroby. Wczesnym rankiem dnia 14 stycznia 1993 roku bicie dzwonów oznajmiło śmierć księdza infuata Alfonsa Groszkowskiego. Osiemnastego stycznia odbył się wielki pogrzeb z udziałem około 250 księży z całej metropolii gdańskiej i ogromnej rzeszy parafian z rodzinnego Rybna, Tczewa, Nowej Cerkwi i Chełmży. Uroczystością przewodniczył sufragan pelpliński, ksiądz biskup dr Piotr Krupa, a biskup diecezji toruńskiej, ksiądz dr Andrzej Wojciech Suski, z arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim Marianem Przykuckim, wcześniej biskupem chełmińskim, przybywali w Rzymie u Ojca Świętego z wizytą ad limina i tam odprawili mszę święto w intencji zmarłego księdza infuata, który spoczął wśród parafian na starym cmentarzu. Śmierć księdza infuata Alfonsa Groszkowskiego wyraziście wskazała kapłana oczekiwanego wśród ludzi każdego okresu dziejów. Odszedł człowiek oddany Bogu i ludziom, pełen niewyczerpanej energii i pomysłów, przedkładający wartości duchowe ponad wszystko, wymagający, ale pełen życzliwości, miłosierdzia i pokory. Wyrazem przywiązania i uznania dokonań zmarłego kapłana stała się tablica pamiątkowa odsłonięta w piątą rocznicę śmierci w Bazylice Świętej Trójcy z podpisem: w hołdzie swojemu duszpasterzowi, parafianie oraz z tej okazji konferencja zorganizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, w czasie której osoby blisko związane z księdzem Alfonsem Groszkowskim dzieliły się wspomnieniami. W rodzinnym Rybnie w setną rocznicę urodzin Alfonsa Groszkowskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci. Rada Gminy Rybno w 2015 roku centralnej części wsi nadała nazwę skweru Alfonsa Groszkowskiego. Rada Miejska Chełmży 7 listopada 1995 roku jego imieniem nazwała jedną z ulic. Również Rada Gminy Łubianka nadała jednej z ulic Warszewic nazwę księdza infuata Alfonsa Groszkowskiego. Ksiądz infuat Alfons Groszkowski pozostanie w pamięci jako konsekwentny gospodarz dążący z sukcesem do tworzenia warunków dla życia parafii. Duszpasterz, dla którego kontakt z rodzinami był jedną z dróg do właściwego służenia swoim parafianom. Nieprzeciętny w działaniu pasterz, ale też wychowawca młodych kapłanów. Skromny człowiek, który pomoc innym przedkładał nad swoimi potrzebami materialnymi. Jedna to ta jego skromność, taka wręcz ubóstwo, w którym żył. Duszpasterz, który w pojmowaniu Kościoła i jego roli w życiu parafian znacznie wyprzedzał epokę, w której żył. Duszpasterz, którym za życia i po jego śmierci chełmżanie zawsze wypowiadali się z szacunkiem i uznaniem. Potwierdzeniem uznania dla księdza infuata Alfonsa Groszkowskiego są prawie zawsze świeże kwiaty
składane przez parafian na jego grobie. Przez długie lata wyciągałeś serdeczną dłoń. Otwierałeś serce i opiekuńcze skrzydła wszystkim bliskim, znanym i nieznanym. Wpisany w chełmżyński krajobraz kościoła, jak drogowskaz stawałeś na szlakach Chełmżan. Wskazywałeś drogi prowadzące do Boga po ziemskim pielgrzymowaniu. Sam darząc miłością nawoływałeś, bądźcie braćmi, miłujcie się, rozsiewajcie dobro i miłość. Zasiałeś ziarna miłości, one wydają plony i owocują. No, księdza Ikwata właściwie znam od początku mojego życia, bo był częścią parafii, częścią Chełmży w tym czasie, kiedy ja rosłem, kiedy dorastałem. Byłem ministrantem, więc ten kontakt był praktycznie codzienny, bo ksiądz Ikwata zawsze był w kościele. On nawet kiedy nie odprawiał mszy świętej, to siedział w konfesjonale i po prostu był, służył, a też bardzo interesował się takimi grupami młodzieżowymi, jak ministranci, jak Oaza. Umożliwiał nam także wyjazdy rekolekcyjne, często sam płacił za ten wjazd, że tylko można było pojechać. Więc myśmy z tego korzystali, dzięki temu gdzieś żeśmy wzrastali też w tym klimacie religijnym, w klimacie wiary. Ja mam takich kilka obrazów, które mi zapadły w pamięć bardzo mocno i tam, kiedy myślę o księdzu Ikwacie, to zawsze one wracają. Jedna to ta jego skromność, taka wręcz ubóstwo, w którym żył. I ten obraz tego, to jest, widzę go, jak idzie po schodach na to swoje pierwsze piętro, do swojej sypialni, już wieczorem po kolacji, z dołu w sutannie, trzymając takie małe radyjko, nie? W którym gdzieś tam słuchał wiadomości i oczywiście słuchał też meczy, relacji z meczy. To był kibicem. Czasem były sytuacje, że on potrafił, kiedy w telewizji oglądał, nawet podbiegać do tego telewizora w czasie meczu. Tak bardzo się angażował w to. To taki jeden obraz, ale też pamiętam tę moją rozmowę przed pójściem do seminarium, a nawet było kilka takich sytuacji. Pierwsza to taka, kiedy w zakrystii był dzień, pamiętam, była środa, bo to była nowenna i przyszedłem do kościoła, bo po ostatnim egzaminie z języka rosyjskiego zdałem, już wiedziałem, że zdałem maturę i byłem w zakrystii, ksiądz Ikwata przyszedł i mówi i pyta, i jak matura? Ja mówię, no właśnie, księże Ikwacie, zdałem ostatni egzamin, jestem po maturze. No i co teraz? A ja mówię do niego, no chciałbym pójść do seminarium. Wtedy nic nie powiedział, ale było coś, co mnie właśnie zszokowało, bo jemu poleciały łzy po policzkach, nic nie mówił, wyszedł. I pamiętam, że wtedy Mariusz Frankiewicz, który też był ministrantem, trochę starszy ode mnie, pomagał też panu Szelongowskiemu, kościół, mówi do mnie, widzisz, co zrobiłeś? No i doprowadziłeś do łez proboszcza. Ale to pokazywało też, jak on bardzo przeżywał tę sprawę powołań.